dzisiaj zobaczycie, jak zarobiłem ponad 5 milionów gemów na świątecznym update'cie. Najlepszy sposób na farmienie waluty: wydamy troszeczkę robuxów, otworzymy najlepszego gifta w grze, za darmo rozdam wam huge happy rocka wartego prawie 2 miliony gemów i umówię wam całą najnowszą aktualizację. No i jest i ona świąteczna aktualizacja. Jak widzicie, wszystko dosłownie na tej mapie się zmieniło. Zacznijmy sobie od wydania robuxów. Lepiej dostaliśmy holiday packa za 600 robux. Czy on się opłaca? Nie. Czy ja tego potrzebuję? Nie. No ale będzie fajny content. 600 robuxów to jest prawie 50 zł. No ale zróbmy to. Kupmy sobie, żebym mógł wam pokazać, co się tutaj znajduje. Mamy X Large Christmas Present, najlepszego gifta na update'cie. Z niego może wylecieć Titanic, którego tutaj aktualnie widzicie. 75 tysięcy gemów, czyli aktualnie bardzo mało. Dyska pamiątkowa, która pewnie też nie będzie za dobra. Bumpka i zaraz pokażę wam, jak ona działa. 4 legendarne prezenty i 20 ciastek, które są średnie. Generalnie mega nieopłacalny pack, no ale kupuję. Holiday pack, 600 robuxów. Proszę bardzo, poszło, zostaw kciuka do góry. Możemy się umówić, jak pod tym odcinkiem zostawicie 4000 łapek w górę w 24 godziny, to robimy opening free tagu. Dacie radę? No i my tutaj mamy moje te gifty, rzeczy, które sobie otrzymałem, no to trzeba zrobić opening. Mam taką bombkę w ekwipunku i jak widzicie, jest ich masę, ale to masę na drzewach. Jak klikniemy sobie jakąś bombkę, to jak widzicie, są właśnie tutaj jakieś wiadomości, tylko że aktualnie ich się nie da wieszać. Więc ją sobie na razie zostawimy i lecimy z tymi giftami. Co w nich w ogóle będzie? Załóżmy sobie może na samym początku enchanty na laka, żeby mieć jak najwięcej szczęścia. Enchanty są, jakąś płotkę na laka sobie również odpalę. Nie wiem, czy to działa. I otwieramy pierwszy large Christmas present. Zobaczmy, co my tutaj dostaniemy z jednego. Dawaj, nie da się tego klikać. Okej, okay. I co dostaliśmy z tego? Oj, jakiegoś peta. No okej, okay. Ile ten pet ma statystyk? 4000. No to od razu 3 sobie otwórzmy. Lecimy 3 i zobaczymy, co nam wypadnie z tych 3. Dawaj, coś fajnego, proszę. Nie. Te pety to jest jakiś nieśmieszny żart. One mają po 4000 damage'a. No to ostatni large Christmas present. Może akurat z niego dostanę Titanica. Może to ja będę tym szczęśliwcem z Titanikiem. Oj, chyba nie. Present cut. Chyba nie będę tym szczęśliwcem. Dostałem peta 14 tysięcy mocy. XD. Dostaliśmy jeszcze takiego hoverboarda, no wygląda ładnie. Najśmieszniejsze jest to, że ten pakiet możemy kupować w nieskończoność. Po co? Nie wiem. No dobra, jest jeden powód. Topka klanów aktualnie działa inaczej. Jak widzicie, zostały dodane gwiazdki i są to gwiazdki za otwieranie prezentu. Więc cała topka klanów w tym momencie jest turbo pay to win. A to przez to, że dodali walkę klanów. Pierwsze miejsce dostanie huge prezent kata, top 3 dostanie deskę oraz jajko oraz top 50 prezent buff. Powodzenia dla wszystkich Polaków. Jak już jestem na tej ostatniej krainie, to pokażę wam najlepszy sposób na farmienie nowej waluty. I jest on banalnie prosty. Nakładacie wasze najlepsze pety, jakie tylko i wyłącznie możecie. No ja tutaj mam niestety tylko peta 200k. Enchanty ja zakładam fortunę, ale rozumiem, że wy możecie nie mieć fortuny, dlatego w waszym przypadku wybrałbym enchant coins 5, coins 4. Oczywiście odpalacie sobie potki coins oraz damage, no i wszystkie owoce. Jak widzicie, w tej aktualizacji również mamy taki domek. One się respią i zobaczymy, co on daje. Bo w sumie na maksa jestem tego ciekawy i co dostanę z tego domku? Sprawdźmy to. Jejku, ile loot bugów, ile przedmiotów. W ogóle, dobra, mamy jakiegoś prezenta. Okej, okay, i to tyle. Otwórzmy sobie jeszcze raz tego large'a. Zobaczmy, może coś fajnego nam wyleci. Tutaj nam wylatuje nic fajnego. Wracając do sposobu, kiedy macie już wszystko odpalone, wszystkie owoce, przedmioty i potki i macie zaproszonych znajomych, nie to co ja, bo aktualnie siedzę sam, to przechodzicie sobie na tą ostatnią krainę, a jak nie na tą ostatnią, to na każdą waszą najlepszą. Odpalacie flagę, niech to będzie Fortune Flag, bo jest bardzo dobry, oraz Giant Coin Jara, ponieważ on jest również wybitny. I pamiętajcie też o jednym enchancie, Magnet 3, ze względu na to, żebyście mieli większego magneta. Jedyne, co wam teraz pozostało, to spamowanie TNT i zobaczcie, w jakim tempie w tym momencie to będzie leciało. Patrzcie, 370, mamy 410 tysięcy, kolejne TNT 460 tysięcy, i lecimy z kolejnym, proszę bardzo, cyki, tak cały czas. Jak widzicie, jestem po prostu w niepółtorej minuty farmienia i zobaczcie, ile mam waluty po lewej stronie. Teraz na ekranie widzicie, ile waluty zarobiłem w półtorej minuty. No jeżeli nie macie przedmiotów, to po prostu robicie dokładnie to samo, tylko bez itemów, a ta waluta i tak wam się mega szybko farmi. Jak już jesteśmy tutaj, to mamy coś takiego jak Snow Merchant, nie kupujcie go. Mamy tutaj Snowball Launchera, którego ja sobie kupię pod content za 30 tysięcy, kupię również te ścieżki, dawaj te ścieżki, tak o. Nie wiem, po co nam jest tutaj ten respekt.
Select Level, bo i tak mamy wszystko odblokowane. Teraz w naszym ekipunku pojawił się Snowball Launcher, którego ja mam teraz zaekwipowanego i mogę sobie. Jednak nie mogę sobie postrzelać ze względu na to, że albo nie umiem załadować, albo się tego nie da załadować. No i zapełniłem sobie drugi słoik i zobaczcie, jak ta waluta leci tym sposobem. Tylko wam jeszcze nie powiedziałem o aktualizacji. Tutaj mamy nową minigierkę Kartrite into Priston, czyli sobie wybiegamy tutaj, spawnujemy naszego karta, wsiadamy do niego i za pomocą strzałek po prostu musimy jechać, ale najpierw go odpalić. I tak jedziemy i jedziemy i możemy wypaść. To teraz tryhard. No i ostatnia prosta, dobra, przyspieszam ten wagonik. No i macie sam efekt tego, jak wjeżdżam, dawaj, jakie nagrody z tego jestem w Prestonie. What? Rewards? Dobra, biegnę, biegnę, biegnę i co z tego dostanę? Jejku, nie grajcie w tą minigierkę. Długa, nieprzyjemna i łatwo może się zbagować. Na samym spawnie mamy dwie nowe maszyny Advent Rewards, czyli po prostu kalendarz adwentowy, który możemy sobie wypełniać. Jak widzicie, codziennie nowe okienko, ja mam odebrany pierwszy, proszę bardzo, i dostałem Small Christmas Present. No i teraz mogę tego użyć w nowej maszynie Combinate Present, czyli po prostu mogę sobie połączyć moje prezenty w 5 słabych prezentów, to jeden lepszy. I jak widzicie, za każdym razem to działa, proszę bardzo, niezależnie jaki prezent wrzucimy, 5 słabszych to jeden lepszy. Codziennie też się zmienia lokalizacja elfa, dlatego on jest sobie tutaj w tym momencie, a jutro pewnie będzie gdzieś indziej. I również nam daje nagrodę. W prawym dolnym rogu mamy Invite Friends. Za każdego znajomego, którego zaprosicie do gry i w Beyond Arenę 15 dostaniecie ty i on po 100 000 gemów. Tylko, że to nie chce działać. Mamy tutaj napis Only Real Players. Czyli nie możecie tego robić z multikont, ale dla normalnych kont też to nie działa. Aktualnie. Mamy na tej aktualizacji jeszcze poukrywane prezenty. Odbiorę sobie jeden, żeby wam pokazać, co z niego leci i takich jest 50 sztuk. Może nagram odcinek z lokalizacjami? 5 nowych jajek, ale oczywiście tylko ostatnie opłaca się otwierać. Szanse na pety są mniej więcej takie, jeżeli macie dobre enchanty, potki, gamepassy. 2 nowe upgrade'y, jeden tutaj na ostatniej mapie i jeden w tym miejscu. I ostatnią ważniejszą zmianą teraz w Crystal Chestie mamy szansę na wydropienie Huge Wizard West. W sumie już go ma 63 osoby na świecie. A, no i poprawno naprawili szansę na Huge'a. Jestem ciekawy jeszcze jednego, sprawdźmy sobie Daker, ponieważ rzuciłem tam już nowe pety i mogę je odebrać, a to naprawdę mogą być fajne nagrody. Czy naprawili Daker? Wrzuciłem oczywiście takie Frostbeery Rainbow 20 i dostałem 50 kgm. Ale nadal z tego co widziałem nie jestem bug naprawiony. Jak wrzucę 20 takich mam 63 800, jak wrzucę takie również mam 63 800 i to nie działa, że kombinuję jakieś pety i tak dalej. To już chyba wszystko z aktualizacji, to teraz jak zarobiłem 5 milionów diamentów. Przez pierwsze minuty update'u farmiłem tą sposobem, który wam pokazywałem wcześniej walutę. Za walutę otwierałem najlepsze jajka, z niej dostawałem pety, a z petów gemy. I tutaj macie takiego mojego przykładowego trade'a, w jednym trade'zie 1 300 000 diamentów. Więc pomimo tego, że Trading Plaza na samym początku aktualizacji nie działała, w sumie tak jak cały Pet Simulator, to ja i tak byłem w stanie zarobić, po ile teraz stoją takie zwierzaki. Taki 3 500. No nie, są one teraz jakoś mega dużo warte. I pamiętajcie, że ten sposób zawsze będzie działał na każdej aktualizacji, bo robiłem tak tydzień temu i 2 tygodnie temu. No a tak wygląda opening tych najlepszych jajek, ale w sumie kto był na live, to chyba widział, nie? Zobaczcie, jak to leci. Dużo pozbuffowali Magic Exa, więc jest on jeszcze bardziej silny. Żeby za darmo wygrać huge happy rocka, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu słowo śnieg oraz wasz nick z Robloxa, a losowanie będzie za 3 dni. No i jak ja oceniam tą aktualizację? Też jest ona mocno średnia. Bardzo dużo rzeczy jest dosłownie 1 do 1 skopiowanych z Pet Simulator X. Na przykład te domki, laski cukrowe, pety, kalendarz adwentowy, mało opłacalne coś za Robuxy. Jedyne co mi się podoba z tej aktualizacji to chyba to Fruit Deck, bo chciałbym bardzo huge hip melona. Standardowo cały opis aktualizacji możecie znaleźć w prawym górnym rogu. Wystarczy, że sobie tutaj przejdziecie, klikniecie update 2 i wszystko wam się tutaj wyświetli. Niby bardzo dużo, ale czy tak dużo fajnych zmian? Aktualnie wam polecam farmić te pieniążki, zarabiać gemy i za gemy kupować huge'a, bo wszystko będzie szło do góry. Ja jestem jeszcze ciekawy naszego Gardena, ponieważ jak sobie tutaj wejdę, to mam odblokowane wszystkie na coiny i zobaczmy, ile ja tego dostanę. Czy dostaję jakoś dużo? Nie, nie dostaję. Chociaż w sumie może to nie tak mało. Ej, no kilkaset jajek bym za to otworzył. 35 000, naprawdę fajny wynik. A z tego najlepszego co dostanę? A, gifta.